No więc, proszę Państwa, udowodniliśmy na poprzednim wykładzie te tożsamości Biankiego, które się formalnie powinno nazywać kontrahowana tożsamość Biankiego, którego rodzaju? Pierwszego, tak. Kontrahowana tożsamość Biankiego pierwszego rodzaju. No oczywiście ona jest jednocześnie połączona z tymi własnościami symetrii metrycznego tensora Riemanna. No a to są te nasze równania Einsteina, któreśmy wyprowadzili z zasady wariacyjnej. No i proszę Państwa, jak lewa strona spełnia, ma dywergencję równą zeru, no to i prawa strona powinna mieć dywergencję równą zero, bo w przeciwnym razie teoria nie będzie konsystentna. I to był właśnie ten punkt, w którym Einstein błądził na początku swojego myślenia o polu grawitacyjnym. A to było to, czego się nauczył od Hilberta, gdy go odwiedził w listopadzie 1915 roku w Getyndze. Proszę Państwa, co to jest ten mityczny tensor energii pędu? No, tensor energii pędu to fizycy już znali z różnych teorii, na przykład w elektrodynamice klasycznej on występował jako tak zwany tensor Maxwella. I tam rzeczywiście jego dywergencja była równa zero. O tym fizycy wiedzieli od dawna. No przede wszystkim tensor energii pędu pojawiał się w mechanice ośrodków ciągłych, w hydrodynamice, w elastomechanice, gdzie reprezentował energię, pęd oraz naprężenia zawarte w tym ośrodku ciągłym, a znikanie dywergencji tej prawej strony oznaczało po prostu zachowanie energii i pędu. No właśnie, więc fizycy z grubsza rzecz biorąc wiedzieli od dawien dawna, że taki tensor energii pędu powinien mieć znikającą dywergencję. No i właśnie Einsteinowi wszystko się ułożyło w głowie, jak sobie uświadomił dzięki Hilbertowi, że lewa strona to jest tym poszukiwanym fragmentem tensora energii pędu, przepraszam bardzo, tensora krzywizny, no, który nadaje się do tego, żeby tu, go postawić tu po lewej stronie. Prawda? No, przypominam, że poprzednio on przypuszczał, że tutaj trzeba wstawić po prostu tensor Ricciego i wtedy to by się nie zgadzało. No proszę Państwa, sprawdźmy teraz, jak to jest dla teorii takich mniej fenomenologicznych, a bardziej podstawowych. No więc jak myśmy wyprowadzali te równania Einsteina? Czyli rozważamy teraz przypadek taki, kiedy Lagrangian no, zależy od pola grawitacyjnego, to znaczy koneksji i jej pierwszych pochodnych, ale zależy tylko poprzez tensor krzywizny. No i oprócz tego zależy od jakiegoś pola materii, który symbolicznie oznaczamy fi i jego pierwszych pochodnych. No to przypominam, proszę Państwa, że cała dynamika, coś co nazywamy zasadą wariacyjną, ale jak już tłumaczyłem Państwu, to nie jest zasada wariacyjna w sensie, jakim temu nadał Maupertuis, że to jest zasada jakiegoś tam najmniejszego działania, to ta zasada wariacyjna, to znaczy równania pola wynikające z takiego Lagrangianu, no, wyglądają w ten sposób, że tutaj jest jakiś pęd
kanonicznie sprzężony do tego pola grawitacyjnego. No i przyrównanie tej prawej strony, która jest, prawda, taką takim matematycznym konstansem dla dowolnej zasady wariacyjnej, do prawej strony, daje nam, ojej, przepraszam bardzo, bo jeszcze tutaj zapomniałem uwzględnić pola materii, prawda? Więc jeszcze jest plus wkład od pól materii i przyrównanie prawej do lewej strony, to są właśnie te równania. No i teraz jak myśmy to obrabiali? No to, proszę Państwa, daje takie dwa człony, nu, kappa, delta, gamma, lambda, mu, nu, plus p, lambda, mu, nu, kappa, delta, pochodna, ojej, 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 przepraszam bardzo, przepraszam, tutaj jest wskaźnik kappa. Och, bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Gamma, lambda, mu, nu. No i w końcu jest pochodna tego gammy po kappa, co oznaczaliśmy tutaj dostawieniem dodatkowego wskaźnika kappa. No i do tego dochodzi jeszcze człon od tych pól materii, których nie będę, prawda, jakoś tutaj zmieniał, bo to z grubsza rzecz biorąc mamy dobrze przećwiczone. I teraz tak, następny nasz krok w wyprowadzeniu równań Einsteina był taki, że jak do tego, jak od tej tablicy pochodnych gam odejmiemy część całkowicie symetryczną, a możemy to zrobić, ponieważ część całkowicie symetryczna, ojej, no nie. Część całkowicie symetryczna tego P a priori musiała być zerowa, po to, żeby P było jednoznacznie określone, to tutaj dostaniemy prawie tensor krzywizny. No prawie, bo jeszcze brakuje członu kwadratowego w tym gamma. W związku z tym to można przepisać w ten sposób, że to jest P lambda mu nu kappa delta i tu jest po prostu tensor krzywizny, ale jeszcze jest dodatek związany z tym, że żeby to przeprawić na krzywiznę, to trzeba było odjąć część całkowicie symetryczną, ale jeszcze trzeba było dodać część kwadratową w samej gammie, co nam będzie tutaj dawało jeszcze dodatkowy człon, a ten dodatkowy człon to jest tyle, ile jest potrzebne, żeby tę pochodną cząstkową przeprawić na pochodną kowariantną. O, to był pierwszy, a ta cała reszta jest taka, jak była. Następnie wiemy, że krzywizna rozpada się na trzy nieredukowalne kawałki. Nieredukowalne, to znaczy, że one nigdy nie wchodzą z sobą w interakcję, mianowicie na symetryczną część tensora Ricciego, antysymetryczną część tensora Ricciego oraz tensor Weyla. Otóż, jeśli założyć na początku, bo takie założenie zrobiliśmy, że rozważamy teorię, w której Lagrangian nie jest wrażliwy na te dwa człony, a jest wrażliwy tylko na to, no to wtedy oczywiście ta dualny obiekt też się rozpada na trzy kawałki, prawda? Jeden kawałek
który oznaczyliśmy pi mu nu, drugi kawałek, który oznaczyliśmy f mu nu, no i trzeci, który oznaczyłem w ten sposób. I teraz generalnie p jest pochodną Lagrangianu po k, ale jeśli pochodna po f znika, bo Lagrangian nie zależy po f, to to znika. Jeśli pochodna po w znika, ponieważ Lagrangian jest nieczuły na Weyla, to to znika. I w końcu ten człon przepisuje się jako pi mu nu delta k mu nu. Prawda? Dobrze. No a wtedy ten człon z grubsza rzecz biorąc przepisuje się w ten sposób, że to jest pi kappa, no a tu jest takie coś zrobione z tego pi. Teraz następnie zinterpretowaliśmy to pi jako metrykę w takiej mieszanej reprezentacji, to znaczy gęstość metryki kowariantnej. Tak. No i w związku z tym przepiszmy te równania. Delta L równa się pochodna kowariantna pi, czy tak symbolicznie napiszę, delta gamma plus metryka delta krzywizna, no i plus ta część zależna od pól materii. No i następnie to, co zrobiliśmy, to było teraz, ponieważ Lagrangian zależy od współczynników koneksji tylko poprzez krzywiznę, to po tej zamianie zmiennych to jest równe zero, ponieważ Lagrangian od gammy nie zależy, tylko zależy od tej krzywizny. W związku z tym jedno z równań, któreśmy właśnie w ten sposób wyprowadzili, polega na tym, że pochodna kowariantna metryki jest równa 0, co odpowiada temu, że koneksja nie jest byle jaka, tylko jest koneksją metryczną. O, to jest taki symboliczny zapis, że to są symbole Christoffela. Dobrze. Mając w pamięci to jedno równanie, prawda, myśmy to równanie wyprowadzili. Koneksja jest koneksją metryczną. Mając to w pamięci, ten człon jest równy 0, ale pamiętamy, że to nie jest deus ex machina, tylko wyprowadziliśmy to po prostu z Lagrangianu, to wtedy dokonujemy tutaj transformacji Legendre'a, pisząc tak, że to jest różniczka pi mu nu k mu nu minus k mu nu delta pi mu nu. Teraz tak, to coś to jest nic innego jak 1 przez 16 pi, no i tutaj byłoby jeszcze g, gdybyśmy innych jednostek używali, g to znaczy stała grawitacyjna, no razy ślad tensora Ricciego, który oznacza się zazwyczaj k, no i jeszcze jest ten pierwiastek z wyznacznika g, ponieważ to wszystko musi być gęstością skalarną, a nie skalarem, czyli to jest oto coś. I to taka wielkość, to się nazywa Lagrangianem Hilberta, prawda, bo to właśnie Hilbert w tym pamiętnym listopadzie roku 1915 wymyślił, że to właśnie to jest ważna
rzecz. Natomiast to coś dobrze jest, znaczy ja lubię operować różniczką metelki w tej postaci, ale żeby Państwo zobaczyli, że to jest równoważne temu, co w tradycyjnych kursach się pojawia. Otóż jeśli podstawimy na miejsce pi, no właśnie metrykę i wyrazimy różniczkę pi przez różniczkę samej metryki kowariantnej, to tutaj wystąpi nic innego jak właśnie 1 przez 16 pi, a tutaj tensor Einsteina i jeszcze znak się zamieni, prawda? Dlatego, że różniczka macierzy odwrotnej to jest minus 2 razy macierz odwrotna razy różniczka samej macierzy. No i tam jeszcze ślad dojdzie z wariacji tego, więc minus zamieni się na plus. To 1 przez 16 pi, to Państwo widzicie, to się bierze stąd, a przez to g oznaczyłem, no bo to wszystko musi być gęstością skalarną, to jest po prostu tensor Einsteina razy pierwiastek z metryki. No dobrze, czyli innymi słowy, równania Einsteina, któreśmy wyprowadzili, wyglądają tak, że różniczka Lagrangianu, no zależnego od fi, pochodnych fi, no oraz od metryki, już napiszmy to w ten sposób, jest równa. No, ten człon, proszę Państwa, ta pełna dywergencja, delta tego, no napiszę to po prostu pi mu nu k mu nu, przy czym pamiętamy, że gamma jest niczym innym jak konekcją metryczną, więc to jest po prostu tensor Ricciego, cały tensor Ricciego, którego symetryczna, antysymetryczna część znika. No i następnie co jest jeszcze? Jest jeszcze plus 1 przez 16 pi tensor Einsteina, czy też gęstość tensora Einsteina dg mu nu. No i to już jest koniec części grawitacyjnej i dochodzi jeszcze część odpowiedzialna za pole materii, prawda? No to proszę Państwa, jak mamy coś takiego, to oczywiście to przeniesiemy na drugą stronę, więc ja tutaj napiszę minus to coś, to już tej delty nie będzie, prawda? O, czyli tu jest minus pi mu nu r mu nu. No i to się równa tyle. No i teraz, proszę Państwa, o to coś. Lagrangian pierwotny, duży Lagrangian, minus to coś, co się nazywa często Lagrangianem Hilberta, Lagrangian Hilberta, prawda, czyli L minus Lagrangian Hilberta, to się często nazywa i tak będziemy nazywali Lagrangianem materii. To jest Lagrangian materii. On jest rzeczywiście Lagrangianem materii, ponieważ daje równania pola materii, prawda? Pochodna Lagrangianu po pochodnych fi to jest ten pęd materii, a pochodna Lagrangianu po samym fi jest równa dywergencji. Także ten Lagrangian materii zawiera, prawda, równania pola materii, natomiast równania Einsteina
może jeszcze inaczej, równania pola grawitacyjnego to są dwa, tak jak tutaj były dwa, prawda? Oczywiście te dwa można zwinąć w jedno, prawda? W jedno równanie drugiego rzędu, ale lepiej myśleć o tym jako dwa równania pierwszego rzędu, to te równania są dwa. Pierwszy, ten, który mamy w głowie, bośmy wyprowadzili, że koneksja jest metryczna, a drugi człon to jest, że oto coś to jest równy pochodna Lagrangianu, tego Lagrangianu materii po metryce, prawda? O, jeszcze raz to ładnie zapiszmy, że różniczka Lagrangianu materii fi dφ i metryka to jest równe 1 przez 16 pi tensor Einsteina delta metryki plus ten człon, którego nie rozpisuję, ponieważ on jest standardowy dla pól materii, Lagrangian pól materii. No i proszę Państwa, to, czyli co to jest, jakie są te równania pola grawitacyjnego, które nazywamy równaniami Einsteina? No są takie, że pochodna Lagrangianu materii po metryce G, przepraszam bardzo, równa się 1 przez 16 pi g mu nu. Otóż taką pochodną nazywamy 1/2 tensora, czy tam gęstości, tensora energii pędu. O. No i stąd mamy właśnie, że ta gęstość tensora Einsteina równa się 8 pi razy gęstość tensora energii pędu. No a jak obie strony obedrzemy z tego czynnika gęstościowego, czyli podzielimy przez pierwiastek z wyznacznika z metryki, no to z tego się zrobi tensor i tu się zrobi tensor, no i będziemy mieli o, te równania, które tutaj są napisane. Tu akurat wskaźniki trzymamy na dole, ale to wszystko jedno, bo możemy je podnieść do góry metryką, więc to jest to samo, prawda? Czyli tak jak oto, to jest nic innego jak pierwiastek z wyznacznika z G razy samo G. No, tak samo to coś, to jest pierwiastek z G razy tensor mu nu. No często wygodniej jest operować tensorami, ale tutaj bezpośrednio Państwo widzicie, że my dostajemy równania na gęstościach tensorowych. No i teraz, proszę Państwa, weźmy sobie jakiś przykład. Weźmy sobie jakiś przykład. Teraz jako taki jako taką dystrakcję powiem Państwu, że to daleko nie wszystko. To, co powiedziałem Państwu, to jeśli ktoś z Państwa powie, że a, to ja już wiem wszystko o polu grawitacyjnym, to się bardzo grubo myli. Ja wrócę jeszcze do tego, ponieważ tutaj zostały bardzo, bardzo poważne założenia zrobione i te założenia wcale nie wydaje się, żeby były uniwersalne. W związku z tym zdecydowanie jest miejsce na to, żeby iść dalej. Ale ponieważ ten mój wykład nazywa się Wstęp do teorii względności, więc moim celem jest doprowadzenie Państwa do obecnego stanu wiedzy, a co potem, to będziemy się jeszcze zastanawiali potem. No dobrze, no więc weźmy sobie taki przykład, że ten Lagrangian materii
No to się równa, żebym się nie pomylił, ściągaweczkę sobie wezmę. O, tak, dobrze. Pierwiastek z wyznacznika G, no bo przecież to musi być gęstość, prawda? No a następnie jest połowa kwadratu gradientu tego pola, czyli to jest tak G mu nu pochodna fi po mu, co jak Państwo już pamiętacie, lubię oznaczać w ten sposób, pochodna fi po nu, no i jeszcze plus jakaś funkcja, która zależy od samego pola. Także dla tych z Państwa, którzy zapomnieli, to przypominam, że ilekroć do jakiegoś obiektu dostawiam jeden wskaźnik na dole, to znaczy, że mam na myśli pochodną tego obiektu i to pochodną zwykłą, bo pochodne kowariantne to jest kombinacja różnych rzeczy i to jest wyższa szkoła jazdy. Na razie tutaj są pochodne zwykłe. Oczywiście dla pola skalarnego pochodna zwykła to jest to samo, co pochodna kowariantna. No, także w tym przypadku to jest to samo. No to może najpierw sprawdźmy, jak wyglądają równania pola materii. No to mamy tam zapisane, prawda? Czyli tak, P kappa to się równa pochodna tego Lagrangianu materii po D fi kappa. No to to fi kappa tutaj występuje kwadratowo, w związku z tym po różniczkowaniu jedna druga się zlikwiduje. No i cóż będziemy mieli? No minus jak stał, tak tam. Aha, proszę Państwa, jeszcze chciałem się wytłumaczyć z tego, że musiałem zajrzeć, upewnić się, że się nie pomyliłem. A w czym tu się można pomylić? Otóż w tym znaku. Dlatego, że proszę Państwa, jak się używa innej konwencji na metrykę, gdybym użył przeciwnej konwencji, to tu by musiał stać plus, a to za to tu by musiał stać minus i tak dalej. No ja używam konsekwentnie konwencji minus, plus, plus, plus i w takiej konwencji to jest tak. Ale ponieważ każdy z moich wykładowców, jak byłem studentem, używał innej konwencji, może inaczej powiem, większość moich wykładowców używała odwrotnej konwencji, w związku z tym to czasami te konwencje człowiekowi zaczynają przed oczyma migać, ale w tej konwencji to ma być tak. No to ile to jest? Minus, nie ma jednej drugiej. Oczywiście pierwiastek z G jest niezbędny, bo to ma być gęstość. No i na samym końcu będzie G mu. No i jak różniczkuję po numerze kappa, no to będzie... Nie, przepraszam bardzo, jak różniczkuję po numerze kappa, to będzie kappa mu g, przepraszam bardzo, fi mu, co oznaczymy w ten sposób, że to jest minus pierwiastek z g, a tutaj pozwolę sobie pójść na skróty i to po prostu oznaczyć fi z wskaźnikiem kappa u góry. No to jest po prostu fi ze wskaźnikiem kappa u dołu, któremu podniesiono wskaźnik przy pomocy metryki, prawda? No i teraz równania Eulera Lagrange'a, no to tutaj są napisane, że dywergencja tego P to jest pochodna Lagrangianu materii po samym polu, prawda? Więc d kappa p kappa równa się minus, jak był, tak jest, minus pierwiastek z g i tutaj jest pochodna po fi, to jest po prostu u prim, prawda?
Fi jest polem skalarnym, w związku z tym U jest funkcją jednej zmiennej. No i tutaj jest tyle. Teraz, by the way, udowodniliśmy, że dla gęstości wektorowej taka dywergencja jest równa dywergencji kowariantnej. No więc mamy takie równania. To jeszcze można... Tak. Teraz jeszcze jak wpiszemy to, cośmy stąd tutaj dostali, no to będzie minus wszystko, co zależy od metryki, ponieważ koneksja jest metryczna, jest przemienne z różniczkowaniem kowariantnym. W związku z tym tutaj można tę gęstość metryki wynieść przed nawias. No i mamy coś takiego, kappa, a to można jeszcze napisać kappa fi. No i to jest nic innego jak D'Alembertian, operator falowy, prawda? No więc jak na to tak spojrzymy, obedrzemy to wszystko z tej otoczki gęstościowej, no to minus się skróci, no to równania są takie, że D'Alembertian fi jest równy U prim. O, to są równania pola. Proszę Państwa, może jeszcze przepiszmy to w ten sposób, że tu jest tak. Co to jest D'Alembertian? Gdyby w pewnym punkcie wybrać taki układ współrzędnych, w którym metryka byłaby standardowa diagonalna, oczywiście w krzywej przestrzeni to na ogół jest niemożliwe, no ale w jednym punkcie można, obok nie można, to by była druga pochodna po czasie plus Laplacian fi równa się U'. No to jeszcze to, jak przepiszemy, fi z kropką równa się Laplacian fi minus U'. Teraz proszę Państwa, Laplacian jest operatorem ujemnym, to ja to wolę napisać tak, minus, a tu jest operator dodatni, który jest Laplacianem, fi plus U' od fi. I teraz, żeby to równanie miało dobry sens, no to U' też musi być dodatnie, bo w przeciwnym razie to byłby kłopot. No i standardowo jako U od fi weźmy sobie 1/2 m kwadrat fi kwadrat, no plus jakaś tam stała. Jak ta stała jest 0, to U' to jest po prostu m kwadrat fi, więc dla takiego wyboru to jest po prostu równa się Laplacian minus m kwadrat fi. O, czyli to jest równanie Kleina Gordona. Tu też, proszę Państwa, zawsze się... No, dobrze, wszystko jedno. No to dobrze, to już część równań odnoszących się do pola materii mamy dobrze zbadaną. No a teraz to równanie Einsteina. Proszę Państwa, równanie Einsteina. No więc musimy obliczyć tensor energii pędu, który oznaczamy tak, że 1/2 to jest po prostu pochodna tego Lagrangianu materii po metryce. D, G.
Miu, niu. Może do celów rachunkowych ja sobie tutaj napiszę wskaźniki, które mi nie będą interferowały z tamtym wzorem, bo tam już miu i niu użyłem w związku z tym. No dobrze, no więc proszę Państwa, mamy zróżniczkować po metryce taki obiekt. No tutaj metryki nie ma, no i metryka jest w dwóch miejscach, w tym czynniku gęstościowym, no i tutaj. W związku z tym po kolei to robimy. Więc najpierw różniczkujemy ten pierwiastek. No to pamiętamy, że różniczka, najpierw różniczka pierwiastka to jest 1 przez 2 pierwiastki, ale następnie różniczka wnętrza, różniczka wnętrza, to znaczy różniczka wyznacznika, to jest sam wyznacznik razy macierz odwrotna, g, mu, nu, przepraszam, tam mam zajęte, kappa, lambda, delta, g, kappa, kappa, lambda, przepraszam bardzo, ale nie zapomnieliśmy o tym, że to było 1 przez 2 pierwiastki. W związku z tym, jak to dzielone przez 2 pierwiastki, no to tutaj będzie tyle. W ten sposób zróżniczkowaliśmy ten pierwiastek. No a całą resztę przepisujemy. 1/2 g mu nu fi mu fi nu plus u. A drugie miejsce to jest to miejsce, prawda? No i pamiętamy, to jest macierz odwrotna, pamiętamy, że ten wzór D1 przez X równa się minus 1 przez X DX 1 przez X. To jest wzór, który pamiętamy z pierwszego roku i on się znakomicie nadaje do różniczkowania macierzy, prawda? W związku z tym minus pierwiastek z G to on sobie zostaje, a tutaj jest właśnie minus macierz odwrotna, różniczkujemy to po kappa lambda, tak? No więc będzie tak, G kappa, nie, przepraszam bardzo, źle, po G alfabeta, bardzo przepraszam, po G alfabeta, to jest tak, G alfa kappa delta G kappa lambda i teraz g lambda znaczy tak ściślej rzecz biorąc to ponieważ tam jest mu to jest alfa tak, alfa mu, g mu, nu, g nu, beta. Ojej, bardzo, bardzo Państwa przepraszam. My musimy różniczkę
tego czegoś zrobić, tak? To jest G mu, a tutaj cokolwiek jak tak, mu kappa. Ojej, dobrze. Już widzę, co mnie tutaj z pantałyku zjęło. Nie mogę tego tak pisać, tylko muszę pisać w ten sposób. Ojej, nie mogę pisać, że ta pochodna to jest tyle, dlatego że to jest pochodna, a ja obliczam w celu obliczenia pochodnej muszę obliczać różniczkę, więc obliczam delta L, L M równa się, o dobrze, przepraszam Państwa bardzo. I teraz współczynnik przy delta alfa beta to będzie właśnie to, co tam jest. Dobrze. Także na razie tutaj alfa i beta nie ma nic do rzeczy. No więc ja mogę sobie tutaj wziąć dowolne wskaźniki G kappa, kappa lambda, G lambda nu, no i następnie jest phi nu i teraz to już jest koniec. Czyli proszę Państwa, przepisujemy to, żeby zapisać, jakie są współczynniki przez G kappa lambda, czyli G kappa lambda, tu wybrałem właśnie kappa lambda, żeby było to samo co tu, to delta kappa lambda wyniesiemy na zewnątrz. To może tak, najpierw napiszemy ten pierwszy człon, bo on jest do... No, w każdym razie jest pierwiastek z G, to nie ma wątpliwości. A teraz najpierw ten człon. No to ten człon, proszę Państwa, delta kappa mu wyniesiemy, no to to G podniesie nam wskaźnik tego phi, a to G podniesie nam wskaźnik tego phi. No czyli to jest phi kappa, phi lambda, no i to już jest koniec. I oprócz tego będzie ta delta, którą napiszemy na końcu poza nawiasem. A teraz, proszę Państwa, co tu zostanie? Aha. Zjadł mi się przy tym poprawianiu, zjadł mi się znak minus. Także tutaj jest znak minus, a tutaj jest plus. Dobrze. Minus 1/2 G kappa lambda. No i dalej stoi ten nawias. No tutaj nie ma niczego mądrego. Aha, może, przepraszam bardzo. Tak, dobrze. Przepraszam bardzo, zgubiłem jeszcze tu 1/2. Minus 1/2. Dobrze. O, teraz jest w porządku. To ja tę 1/2 wyniosę przed nawias, bo ona jest i tutaj. Także teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Tu stał minus i tam. Więc ten minus jest plusem. Tutaj jest 1/2. Aha, to znaczy to jest ta wewnętrzna 1/2, a tę zewnętrzną wyniosłem. Tak. G kappa lambda. A tutaj przepisuję. G mu nu, phi mu, phi nu plus u. Zamknąć nawias i zamknąć nawias. No i to się równa, aha, przepraszam bardzo, zapomniałem, i teraz na samym końcu jest różniczka metryki, kappa lambda, prawda? No to co to jest
pochodna Lagrangianu po metryce. No to jest właśnie współczynnik przy różniczce tej metryki. Czyli innymi słowy, o to coś to jest ta pochodna z jedną drugą, tak? To jest ta pochodna, w związku z tym jak nie uwzględnimy tej pochodnej, no to to jest to T, jakie ma wskaźniki, kappa, lambda. No a jak jeszcze obedrzemy to z tego G, no to dostaniemy właśnie sam ten tensor, a nie gęstość, prawda? T, kappa, lambda. No czyli wyprowadziliśmy wzór na ten tensor energii pędu tego naszego pola. Prawda? No to przy... Tak, to jest T, kappa, lambda. No więc napiszmy to sobie. T, kappa, lambda równa się fi, kappa, fi, lambda minus G, kappa, lambda, a tutaj jest po prostu ten Lagrangian phi mu phi nu plus u. No to proszę Państwa, jeszcze do rachunków wygodniej jest spuścić jeden wskaźnik temu, temu tensorowi, czyli to ja napiszę tak, T kappa, a lambda spuszczę w dół, to spuszczę tutaj, lambda to się równa phi kappa phi lambda. No proszę Państwa, a jak się spuści jeden wskaźnik metryce, to co zostanie? No to tak jakbym pomnożył tutaj przez macierz odwrotną, to iloczyn, spuszczanie wskaźnika to jest pomnożenie przez G ze wskaźnikami na dole. No to macierz odwrotna razy sama macierz, to da macierz oczywiście jednostkową, czyli po prostu deltę Kronekera. U góry kappa, u dołu lambda. No a tutaj jak stało, tak stoi. No i teraz, proszę Państwa, nadchodzi godzina próby. Albo się zgodzi, albo się nie zgodzi. No, oczywiście zgodzi się i to już ludzie wiedzieli dawno. Zgodzi się nie dlatego, że jakiś cud się stał, tylko dlatego, że te prawa zachowania wynikają z głębszych własności tej teorii, z niezmienniczości z grubsza rzecz biorąc. No ale na razie podejdźmy do tego sportowo. Zgodzi się czy się nie zgodzi, prawda? No więc liczymy dywergencję. T, kappa, lambda. Wolę liczyć to w takiej postaci, gdy jeden wskaźnik jest na dole, bo tak naprawdę to właśnie taki obiekt reprezentuje pęd i energię, ponieważ ten wskaźnik ma inne własności, ten ma inne i tak dalej, ale niech to już będzie. Oczywiście można bezkarnie wchodzić z metryką pod znak różniczkowania kowariantnego, albowiem pochodna kowariantna metryki jest równa 0, w związku z tym, prawda, czy obliczę to z lambdą u góry czy na dole, to jest równoważne. No to liczmy. Proszę Państwa, no to najpierw zrobimy tak. Fi kappa, no razy fi lambda. No potem fi kappa zostawiamy, a tu jest pochodna po kappa fi lambda. I co to jest pochodna fi lambda? To ja może napiszę, że to jest pochodna, prawda? Napisałem kowariantną pochodną, bo cóż,
mi szkodzi, prawda? Tak naprawdę to jest pochodna zwykła, no ale dla pola skalarnego to jest to samo. No i teraz różniczkujemy to. Po pierwsze, jak ja różniczkuję, prawda, bo tutaj mam minus pochodna kowariantna kappa, a tutaj jest delta kappa lambda. No to to jest po prostu pochodna kowariantna po współrzędnej lambda, prawda, bo zwężenie, prawda, czyli z tego wyjdzie mi pochodna po współrzędnej lambda, no tego iloczynu, prawda? Jedna, druga, g, mu, nu, fi, mu i tak dalej. No to proszę Państwa, to wchodźmy, czyli wiemy, że musimy na to wnętrze zadziałać pochodną kowariantną o numerku lambda. Oczywiście metryka jest stała względem kowariantnego różniczkowania, więc to ona zostaje. Jedna, druga, g, mu, nu. No i muszę różniczkować taki obiekt. Ale to jest kwadratowy obiekt, w związku z tym mogę napisać tak, fi, mu, pochodna kowariantna lambda, fi, nu, no plus drugi obiekt, taki sam, no to po prostu mi tą jedną, drugą zlikwiduję, no i mam już to zróżniczkowane. No i na samym końcu, na deser, muszę zróżniczkować to u, a to może tutaj już w ogóle nawias nie jest potrzebny. Ten ostatni człon różniczkuje względem współrzędnej numer nu. No to najpierw muszę zróżniczkować samo u po fi, a na samym końcu muszę fi zróżniczkować po współrzędnej lambda. To napiszę tak. Dobrze. No i teraz proszę Państwa tak. To nie jest tak, że to wyrażenie zawsze ma znikającą dywergencję. Ona ma znikającą dywergencję na mocy równań pola. A równania pola to są jakie? To jest to, ten d'Alembertian jest równy u'. Prawda? Kappa, kappa fi równa się u'. To były równania pola. No w związku z tym to się kasuje z tym. Uf, no to już by było nieźle. Teraz tak, co to będzie? No proszę Państwa, to po prostu podniesie tę współrzędną tutaj do góry i dostaniemy... tak, i dostaniemy po prostu fi... Fi z numerkiem nu, czyli to jest fi z numerkiem nu. No to przepiszmy to, równa się. Teraz tak, i tak po współrzędnej fi to my różniczkujemy, prawda? Przepraszam, sumujemy. W związku z tym ona równie dobrze może się nie nazywać nu, tak jak tutaj, tylko może się nazywać kappa. Także ja to nu mogę przechrzcić i w tym... I wtedy będę miał fi kappa i tutaj będę miał pochodną numer kappa, pochodną numer lambda, fi, a to co tu stoi, to jest nu, to teraz się nazywa kappa, to już tam jest, a tutaj jest minus pochodna numer lambda, a fi nu to jest pochodna numer nu. Tak, nu to się teraz nazywa kappa, numer kappa fi. Proszę Państwa, jakby to były zwykłe pochodne, no to oczywiście pochodne są symetryczne. Na ogół one nie bywają symetryczne, ale dla pola skalarnego to one są symetryczne. No bo ile to jest, proszę Państwa, to jest, no to jest zwykła pochodna, prawda? Pochodna pola skalarnego to jest to samo, co zwykła pochodna. A teraz, żeby
to zróżniczkować po kappa, to jest pole kowektorowe. To trzeba tak. Po pierwsze zróżniczkować to pole kowektorowe, no, czyli wyjdzie ta druga pochodna, ale jeszcze plus gamma z numerkiem kappa oraz z numerkiem lambda, a tutaj jakieś tam mu, d, mu, fi. Proszę Państwa, to jest symetryczne, a to też jest symetryczne. A zatem ta pochodna kowariantna jest rzeczywiście symetryczna, w związku z tym można przestawiać, no i w końcu otrzymaliśmy równe 0, czyli w naszym przypadku teoria jest konsystentna, ponieważ zarówno lewa, jak i prawa strona równań Einsteina spełniają tę samą tożsamość. Zwracam uwagę, że te kontrahowane tożsamości Biankiego obowiązują dla dowolnej, dla dowolnej metryki, prawda? Czy ona spełnia jakieś równania, czy nie, to jest wszystko jedno. Pochodna kowariantna tensora Einsteina dla dowolnej koneksji metrycznej jest równa tożsamościowo 0. Natomiast prawa strona o to, żeby było równe 0, to musieliśmy wykorzystać równania pola. Dopiero jak one spełniają równania pola. Także tutaj te równania pola oraz jakoś interferują z tą geometryczną częścią równań. No to będziemy zmierzać ku końcowi. To był najprostszy taki przykład teorii pola materii oddziałującej z grawitacją. To nie był pierwszy przykład, bo pierwszy poprawnie zapisany przykład teorii, w której prawidłowo oddziałuje pole materii z grawitacją, to było pole elektromagnetyczne. To tam ten Lagrangian materii dla pola elektromagnetycznego, pamiętamy, że to jest średnia czwarta, pierwiastek z G, G, mu, powiedzmy tak napiszmy, F, mu, nu, F, alfa, beta, a tu jest G, mu, alfa, G, nu, beta. No i okazuje się, że jak zrobić tę samą sztuczkę z tym Lagrangianem materii, to też otrzymamy to też otrzymamy tensor energii pędu, który spełnia te równania zachowania. Często tę tożsamość nazywamy równaniami zachowania, ale to już się tym zajmiemy następnym razem. Dziękuję Państwu bardzo.